Na tej fotografii ja widzę, Elżbieta, ciebie widzę, a reszta, która z was wie, kto tu jest? To jest, to tylko jestem ja, chyba w Ruzinie, na pewno, z dziewczynkami z obozu. Z obozu na pewno, ale to jedna... Znaczy z ochronki. Z ochronki. Tutaj też jest kolejna fotografia, z tym, że to już jesteście obydwie. Maryjka jest jeszcze całkiem mała, ale... Tak, to jest sierpień 43 rok. I jest dwójka. Jest duża dziewczynka i mały chłopiec. Ale dziewczynka to może być właśnie ta rzecz Józia. Nie, to jest inna. I mniejszy, dużo mniejszy chłopiec. Bo on się znalazł dopiero w początku 70-tych lat. Ja nie wiem. On odnalazł rodziców. Powiedział, że bardzo długo szukał. Allgemeine Anordnung Nummer 17c des Reichsführers der SS, Chef der deutschen Polizei und Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums über die Bestimmung... Ogólne zarządzenie Nummer 17c Reichsführera SS, szefa niemieckiej policji i komisarza Rzeszy dla umocnienia niemieckości. Powiat Zamość zostaje uznany za pierwszy niemiecki teren osiedleńczy w generalnej guberni. Teren numer 2GG. Podpisano Reichsführer SS Heinrich Himmler. Heinrich Himmler. W 1942 roku na jesieni, po całej akcji dostosowania Zamościa, które uznano za miejsce godne być ośrodkiem niemieckości, zaczęto wysiedlać wsie naokoło. Zaczęło się to od północy, wsie Stary Zamość, Topornica i rozmaite inne wioski, które w niesłychanie brutalny sposób Niemcy przyjeżdżali z ciężarówkami odpowiednią ilość wojska i wysiedlali od świtaniem, zwykle to się odbywało, wysiedlali dom za domem. Ci ludzie byli przewożeni do obozu w Zamościu. Warunki były straszne, pogoda kiepska, wody brak, wyżywienie byle jakie i dostęp tam był prawie żaden. To strzegło SS i Schutzpolizia. Wprawdzie długo tam nie przebywali, dlatego że część wywozili, badali, którzy się jeszcze nadają do pracy i wywozili do Niemiec. Dzieci pozostawały na ogół w obozie. Obojętne, czy matkę wywieźli, czy nie wywieźli. Gdzieś koło, na przełomie listopada i grudnia zrobiono wywóz dzieci i to było straszne. Pakowano je w wagony towarowe, plombowano, tak jak właściwie pakunki, nie ludzi. I tutaj wyle czoła przed organizacją opieki przez kolejarzy polskich, którzy dawali swoimi kablami telefonicznymi, dawali znać już stacjom po drodze,
że idzie taki transport, kilka wagonów z dziećmi, które są po prostu rzucane bez ogrzewania, bez odpowiedniego okrycia w kierunku północnym, na Warszawę. Dlatego w szeregu stacji nawet dowożono, czy udało się powiedzmy w jakiś sposób trochę żywności dowozić. Ludzie się zebrali w garbolinie, odczepili jeden wagon i dzieci znikły, rozebrane wśród ludności miejscowej. To samo miało miejsce w Warszawie na Dworcu Wschodnim. I tam po prostu niewiasty stanęły murem i zażądały, żeby im te dzieci wydać. I to jest wspaniałe świadectwo kobiet polskich, które w takich momentach ryzykowały wszystko. Rodziców w międzyczasie wywożono albo do Majdanka, albo bezpośrednio plombowanymi wagonami, już wtedy bez możliwości jakiejkolwiek ingerencji tam władz polskich, wywożone na roboty do Niemiec. Pierwszy etap akcji wysiedleńczej na Zamojszczyźnie, choć skrupulatnie zaplanowany i przeprowadzany konsekwentnie z bezprzykładnym okrucieństwem, nie spełnił oczekiwań okupanta. Zarówno bierny opór ludności, jak i nasilające się działania partyzanckie, określane dziś mianem Powstania Zamojskiego, w tym otwarte bitwy pod Kossobudami, Wojdą i Zaborecznem, zmusiły sztab generała Franka do chwilowego przerwania wysiedleń, a następnie opracowania nowych metod eksterminacji ludności polskiej. Autorem ludobójczych planów objętych kryptonimem Werwolf, Wilkołak, był Gruppenführer Odilo Globocznik, dowódca SS i policji dystryktu lubelskiego. I tak w połowie czerwca 1943 roku dywizje SS i oddziały Schutzpolizei w sile około 30 tysięcy, wspierane przez formacje ukraińskie, przystąpiły do realizacji planów pacyfikacyjnych. Zapłonęły zamojskie wsie, zaludniły się okoliczne lasy, w których prześladowana ludność szukała schronienia i pomocy. Ja i moje dwie siostry jeszcze spałyśmy. Przyszedł do nas żołnierz, taki wysoki, z dużym karabinem. Przestraszyłyśmy się, zaczęłyśmy płakać, a mama zbierała tam jakieś ciuszki troszkę, jakieś coś, jakiś wajdołek. A ten żołnierz Niemiec mówił: luz, luz, luz. Ja tak to zapamiętałam, jako dziecko, mając prawie 4 lata, bez 2 miesięcy. I to do dzisiaj pamiętam, to luz, to mi z głowy nie wychodzi. No i już mama nas ubrała, my z płaczem, bez śniadania, wychodzimy, ja z tą laleczką, a żołnierz ten Niemiec wziął moją laleczkę i rzucił gdzieś w kąt. Ja tak strasznie płakałam. Raz, że nie wiedziałam, co się dzieje, tylko wstrzymałam się mamy spódnicy i szłam, aby mama była, a drugi raz za tą lalką, bo ja się z nią nie rozstawałam. I już wszyscy mieszkańcy ze wsi Wywłoczki powychodzili. Po jednej stronie drogi szli Niemcy z karabinami i po drugiej stronie Niemcy, a my w środku, cała wieś. Wtedy zaczęła się Wywłoczka palić. Słyszałam, jaki lament, krzyk, że już Wywłoczka się pali z tyłu nas. No i zagnali nas tam, gdzie teraz jest kościół parafialny w Zwierzyńcu. Tam były druty. Trzydziestego czerwca 1943 roku, skoro świt, wpadło do nas kilku Niemców, no i najprawdopodobniej też ukraińska była tam, jakaś tam kompania też pomagała wysiedlać Polaków. No wpadli i dali tylko kilkanaście minut, żeby się spakować,
No i wyganiali nas wszystkich. Wyganiali nas na rynek w Tarnogrodzie. Było nas czterech braci i tata z mamą. Nas tam zapakowali do tego samochodu. To Ukraińcy mówili, że nas wiozą na myło, na mydło. Do Lubaczowa nas zawieźli na dworzec kolejowy. No i tam później zapakowali nas wagony takie bydlęce, towarowe. No i wieźli nas do zwierzyńca. To przedstawiało obraz straszliwy, dlatego że ci ludzie nie mieli żywności. Wodę, ponieważ nie była zainstalowana, wodę w beczku, beczkowozem przywozili raz, a czasami dwa razy na dzień. I czerwiec i początek lipca, proszę sobie wyobrazić, upał, gorąc i nagromadzenie. Ilość przeciętna w tym obozie, obliczona na około 300 ludzi, wahała się od 3,5 do 4,5 tysiąca ludzi. O tym, żeby wszyscy mogli się zmieścić w barakach, mowy nie było. Tam to był ścisk niesamowity. Każda rodzina dostała tylko jedno prycze. I tak u nas ta była prycza, to myśmy spali w sześcioro głowami do głowy i to tego. Ten taki bagaż, co tato wziął i mama, to pod głowę, a tym paltem to żeśmy się przykrywali, dzieci. I gryzły nas te wszy. Wszy były, pluskwy. No, ale było jeszcze kłopot z załatwianiem. W nocy nie wolno było wychodzić z baraku, bo jak ktoś wychodził, to do niego strzelali. Ale no, akurat tak się złożyło, że jak nas wyganiali z domu, to mama złapała jakiś tam garnuszek i także później w tym baraku, jak nie można było wychodzić, to myśmy się załatwiali do tego garnka. Później dopiero w dzień to wylewało się tam do takiego dołu. Były tam wykopane takie dwa doły, długie, no jakie głębokie to nie wiadomo, ale ludzie tam musieli się chodzić załatwiać. No i tam utopiło się kilka dzieci, może kilkanaście. Wybuchły różne choroby, począwszy od tyfusu, ordra, szkarlatyna i to dosięgło przede wszystkim dzieci. Dzieci tam były od kilkumiesięcznych do kilkunastu lat. Po jakichś 10 dniach doszło do tego, że wynoszono około 6, 8 do 12 nieboszczyków, dzieciaków różnych wymiarów. I to było zupełnie... Wszelkie ingerencje na miejscu nie dawały rady. Spaliśmy na podłodze, na podłodze. Pamiętam jeszcze, jak jeszcze i brat żył, powiedzmy, to nas tak mama po środku się zawsze kładła i tak do siebie. Przygartywała nas. Pamiętam jakoś tak, po jednej stronie były nieboszczyki i po drugiej stronie tak nie wiedziała, gdzie nas ma w którym miejscu ułożyć koło siebie. Pamiętam dziecko, które mi umarło na rękach. I żeśmy w środku nocy z Irką szły do takiej szopy, gdzie się składowało to w nocy w lesie, więc nie było przyjemne. To było straszne, tylko myśmy do siebie po prostu nie dopuszczały tego, a miałyśmy po 17 lat. Książę Panie, zwracam się do księcia Pana jak do ojca, bo mi powiedziano, że książę Pan może mi dopomóc do wydostania dziecka mego z zadrutów w Zamościu. Mój Władzio jest w Zamościu w baraku 14. Od kiedy go wzięli, ja sobie miejsca znaleźć nie mogę, tak mi ciężko bez niego żyć. Gdyby mnie wzięli, albo męża, to bym tak nie szkodowała jak za tym chłopcem. Jakie to dobre było dziecko, posłuszne, we wszystkim mnie i ojcu pomagało. Teraz pewnie więcej go nie zobaczę.
Błagam wszechmocnego księcia o uwolnienie mojego syna. Na koszta nie będę szkodowała ani pieniędzy, ani płótna, byle mój Władzio wrócił. Wreszcie udało się uzyskać na zasadzie zgody, że zmobilizowano kuchnię polową, która była używana przez Komitet RGO, Rady Głównej Opiekuńczej, lokalny, dla przywożenia raz na dzień zupy tym biednym ludziom. Oczywiście te zupy były możliwie treściwie, możliwie dające możliwość, powiedzmy, przeżycia tym ludziom. Ludzie przywozili ze wsi, co mogli. Ordynat tam miał taki nadzór główny, a ordynatowa była sercem i duszą tego wszystkiego. Znalazła kilka osób w zwierzyńcu samym, plus wspaniałego naszego proboszcza, księdza Stanisława Szepietowskiego, razem z panią Biczyńską, z panią Gajewską, z panią Gruchalską, i młodą Gruchalską. Ona była tym motorem, który mobilizował i swoim przykładem pokazywała, że Niemcy, jeżeli twardo się postawić, to oni ustępują też. Jeden z transportów, który z tego obozu szedł w 1943 roku na stację, która się nazywa Biały Słup, i tam ładowano ich do wagonów. I te panie dawały kanapki, dawały butelki z mlekiem, z jakimś opojem, bo przecież oni nie dostawali nic po drodze, a to jest lato, lipiec czy koniec czerwca, upały. Żona w pewnym momencie zobaczyła niewiastę bardzo osłabioną, która niosła dziecko. Nie wiem, czy ono miało rok, czy w każdym razie niosła na rękach i po prostu podeszła do Niemca i powiedziała: tę kobietę ja zabieram do siebie. Na to Niemiec powiedział, poszło won i karabinem ją palnął po plecach, także upadła. Nic jej to nie przeszkadzało. To wiem od mojej właśnie znajomej pani Biczyńskiej, która szła obok, niedaleko. Żona wstała i zażądała, powiedziała, ja tej niewiasty z dwojgiem dzieci, znaczy jednym na ręku, a drugim, który się trzymało spódnicy, ja jej do tej mordowni waszej nie puszczę. Ja ją zabieram. Niemiec był tak przestraszony jej podobno agresywną postawą, że on z karabinem, a ona tutaj ma dwie kanapki, czy powiedzmy butelkę wody, jako jedyne w ręku, że pana to zabiera. Pierwsze takie było wielkie, jako dziecka, wrażenie, kiedyśmy stali w kolejce po to jakąś zupę, to danie takie. I gdzieś jakiś miałem ten garnuszek w ręku i matura stała i brat w kolejce i wypchnęli mnie z tej kolejki, a gdzieś tak przechodził się ten Niemiec, który tam pilnował tej kolejki, żeby tego. Nie mogłem się wcisnąć, bo każdy się garnął za tym kromko chleba, powiedzmy, za tym jakoś tu zupino, jaka u mnie tam była, powiedzmy. Jak mi dał tej zupy, jakoś tak od Hanaje miał, jak mnie tu po plecach ściągnął, przewróciłem się. Zaraz chwilę. I pobiegłem do baraku, tam widziałem, w którym miejscu to było nasze miejsce. I już tyle otrzymał tej porcji. Później wróciła mama z bratem Zbyszkiem do baraku. To mi swoją porcję przekazało. I myśmy byli za tymi drutami, tak we trzy. Strach, zimno, no okropne to jest, nie do opowiedzenia. Pani hrabina Zamojska przychodziła do nas z koszykiem, z takim z rączką, taka rączka była, taki wiklinowy kosz, i przynosiła nam bułeczki,
świeże i mleko dawała nam to. Przywozili zupę i to nawet dwa razy dziennie w kotle takim wojskowym i to właśnie już tam do tego przyczyniła się hrabina Zamojska Róża. Nawet wydzielała to wszystko, pomagała, no ale to było za mało dla tych wszystkich, bo to tak było, że oni na pewno by więcej nawet przywieźli tej zupy, ale Niemcy nie pozwolili. No i wiem, że przywoziła matkom, które miały małe dzieci, mleko w butelkach. W butelkach nawet i były ze smoczkami te butelki z mlekiem. Także hrabina Zamojska bardzo się poświęciła. No i też prosiła Niemców. Nawet Niemiec był taki fakt, że jak się tam za kimś stawiła i coś tam chciała pomóc, to Niemiec ją uderzył, bo tam ludzie niby się pchali, to i nie wiem, czy nie kolbo. Uderzył hrabinę, ona się przewróciła, wstała, no i nic nie tego, tylko dalej robiła swoje, tam rozdzielała. Myśmy im dawali zupę, a rezultatem tego był tyfus plamisty. 5 nas zachorowało i 2 z tego umarły. Ten tyfus nam troszkę pomógł w rodzinie, bo jak się wystawiło plakat Kleckiber, to Niemcy już nie przyszli. Się cholernie bali. Trudno sobie aż wyobrazić, żeby mając małe dzieci, no bo siostra miała wtedy te 3 lata, a ja miałam rok, i że mama biega do tego szpitala, do ochronki, z jedzeniem do obozu, a tu ma te małe dzieci i właściwie ciągle słychać, a jest tyfus, a szkarlatyna, a takie, a te. A mamie to zupełnie nie przeszkadzało. I ja sobie teraz wyobrażam, że ja bym sama, mając małe dzieci, zastanawiała się, czy bym... Ale u mamy było tak spontaniczna ta potrzeba działalności tak społecznej, takiej naprawdę, tak. Że i to zostało. Te wspomnienie o naszej mamie, która tyle... Jest, tak się właściwie w dalszym ciągu w tym zwierzyńcu trwa i w okolicy, to chyba przez taką niebywałe zaangażowanie mamy, ale tak autentyczne, zaangażowanie. I to co, że to naprawdę tak wzięło ludzi, że mogli, że w sumie na tej tablicy w zwierzyńcu, która jest wyszła od tych ludzi, ufundowana. W kościele, który jest na miejscu obozu tego w zwierzyńcu postawiony, to jest dowód naprawdę mamy oddania takiego pełnego. Ja byłem w Warszawie, żeby się starać, pojechałem o jakiekolwiek pomoc, no stamtąd nic nie można było, nawet przez generalną gubernię, nawet przez główne RGO, przez pana Ronikera, prezesa i tak dalej, nic nie. I wracając pociągiem do wysiadła w Lublinie, tam oczekiwał na mnie człowiek z listem, który żona mi właśnie napisała, że rób co chcesz, ryzykuj jak chcesz, ale coś musisz dotrzeć do władz, które pozwolą te dzieci po prostu jako niewinne. Ordynatowa była takim motorem działania, żeby dzieci wydostać z obozu, przynajmniej dzieci. Było to dosyć trudne, aż się oparło o generała Globocznika. To był Chorwat okropny. Pan Globocznik był łaskaw przyjąć mnie. Oczywiście to orientowałem się dobrze, że to mogło być wejście tylko w jednym kierunku, bo mogłem równie dobrze się znaleźć w Majdanku pół godziny później, czy w więzieniu na zamku lubelskim.
ale no, wzięłem całą odwagę w dwie ręce i poszedłem. Zostałem przyjęty, dwóch panów siedziało w fotelach, nie było krzesła, więc ja stałem i przywitano mnie tym, że pan Globocznik powiedział i pan jest, bo wy właściwie, mówił nie pan, ale wszystko jedno, pan jest tym, który przeciwstawia się zarządzeniom władz niemieckich i pan jeszcze chce, żebym ja panu pomógł. I co pan ma na swoją obronę? Pana mówi, no swoją obronę nie mam nic, ale ja bronię losu dzieci. I wtedy cudowna myśl mi przyszła do głowy. Ja powiedziałem, jestem wielkim zwolennikiem kultury niemieckiej. I nie mogę pojąć, że kultura niemiecka zezwala na walkę z dziećmi i maltretowanie dzieci. Mogę panu powiedzieć, że dziennie wynosi się trupów dziecięcych od 8 do 12 sztuk. No i to widziałem, że dało bardzo duże wrażenie, bo oni już zmienili ton. Na drugi dzień już była wiadomość o tym, że można dzieci wyciągnąć wszystkie do lat 7. Oczywiście to wymagało olbrzymiej pracy, przygotowania miejsca, przygotowania lekarzy, przygotowania całej sytuacji mieszkaniowej, gdzie umieścić. Orientowaliśmy się dobrze, że to nie jest 50 ani 100 dzieci, to jest, trzeba będzie odebrać parę set tych dzieciaków. Jak otworzyli bramy do obozu i z jednej strony stał ordynat ksiądz Szepietowski, a z drugiej strony zbity, milczący tłum. Oni podejrzewali, że ordynat i proboszcz są po stronie niemieckiej. Komendant powiedział, pan się nie orientuje. Polki nie oddadzą swoich dzieci, zobaczy pan. I to jest, tu chciałem powiedzieć, przyszedł moment rzeczywiście, gdzie podał, niech pan do nich przemówi. Ja wyszedłem i przemówiłem do nich, powiedziałem, że to jest polski komitet, że to nie Niemcy, że my zabieramy, my odpowiadamy za te dzieci i tak dalej, i tak dalej. I widzę ten tłum, który przy tej bramie stał i głębiej słuchał tego wszystkiego, ale tak niepewny. Jak skończyłem, podam, proszę podejść, tutaj są spisane będzie wszystko, gdzie, kto, jak się nazywa, z jakiej wsi. Nikt się nie ruszył. Na to ten Niemiec z taką satysfakcją powiedział. Mówiłem panu, pańskie trudy i zawracanie głowy zupełnie niepotrzebne. Oni nie pójdą. Wtedy mnie przepraszam na emocji, że powiem, szlak trafił. Powiedziałem, niemożliwe. Postąpiłem kilka kroków do niej i na froncie stała jakaś niewiasta, trzymając dziecko, a drugie trzymało się jej spódnicy. Ja do niej mówiłem, ale do niej mówiłem tak, jakbym, powiedzmy, ratował swoje własne dziecko. I tego do niej, i widać, to odegrało rolę, dlatego że ona pierwsza ruszyła i oddała. To był taki moment przełomowy. Jak żeśmy nie mieli ojca, to brat starszy miał wtedy 9 lat chyba. I mama z nim się naradziła, czy oddać dzieci tam do tej ochronki, no bo nie wiadomo, co będzie z tymi dziećmi, co się stanie. To trzeba oddać, no i mama oddała nas. Niemcy, główne naczelstwo usunęło się, a myśmy tam zainteresowali tych pilnowaczy, także ta granica 7 była daleko przekroczona, daleko. No, oczywiście tam była i wódka, i koniaki, któreśmy im dali, powiedzieli, żeby oni się poszli sobie popić, żeby były jakieś tam kanapki dla nich zrobione, żeby ich zainteresować, nie patrzeć, które dzieci się... A zwalnialiśmy dzieci po 12 lat, 13 lat, 14. Także 200 kilkadziesiąt dzieci. Były podstawione takie
wozy drabiniaste, zaprzężone w koni, w konie, i na tych, w tych wozach, to znaczy w tych drabinach, to była słoma. No i myśmy siedzieli na słomie też tam i weszło nas na ten wóz, ile się też zmieściło. Ale opiekowały się, ale to wszystko nas pilnowały, panie były. Specjalne były panie do opieki i były też ubrane na biało. Pielęgniarki były. No i między nimi zawsze to była pani hrabina Zamojska, Róża. I ona no, dopilnowała, żeby wszystko było tak jak trzeba, żeby był porządek, żeby wszystko tak przebiegało jak trzeba. No i przywieźli nas do tej ochronki w zwierzyńcu. No i pierwsze to wzięli nas do łaźni. Wszystkich dokładnie umyli po kolei. Ja zawsze chodziłem z bratem, bo był ze mną brat młodszy, Stasio miał 3 lata, a ja już wtedy miałem skończone 5. I ja jego prowadziłem za rączkę wszędzie i przechodziliśmy badania lekarskie. Badali nas tam, no i kto był chory, to przydzielali do szpitaliku. No i myśmy tam byli w szpitaliku. Podobno tych szpitalików tam było 3. Do jednego z takich szpitalików myśmy byli przydzieleni z bratem. Bo myśmy już kiepsko tam i wyglądali i to nasze zdrowie było już takie na wykończeniu. Być może nie, bo akurat w porę nas zabrali, bo gdyby może później, to moglibyśmy i my już nie żyć. Następnego dnia druga część była, właśnie 2 dni później, druga część była jeszcze 150 dzieci, żeśmy udali. Także około 400 dzieci zostało umrokowane. Tato przyszedł z jakąś panią, powiedzmy, i chwilę czasu gdzieś tam z mamą tylko słów zamienili, bo nie wolno było mu dużo, kilkanaście słów odwiedził nas. Dowiedział się, że brat jest w szpitalu i poszedł z powrotem z tą panią. Kiedy się później już dowiedziałem od taty, już po wyjściu z obozu, to była właśnie ta pani Róża z Zamojska. No i zaraz po tym odwiedzinach, po tej, jak pani Róża Zamojska to była, to nas znowu już organizowali ochronkę. I ja został zabrany do ochronki, natomiast brat już nie doczekał. Jedno z tych dzieci było takie chore, dziewczynka 4-letnia, że była w szpitalu, przyszła do niej matka, ale ona spała. Przyszła do niej matka, nie wiem, czy ta matka przyszła oficjalnie, czy nie, czy zaraz przyjdzie za nią Niemiec i ją zastrzeli i nas przysych, czy tym, ale nie, nikt nie zastrzelił. Jak ona siedziała i zasnęła ze zmęczenia, to dziecko umarło w tym czasie. Iba Kasia, jak tej matce powiedzieć? Tego nie można sobie pomyśleć. Po następną niedzielę była jeszcze raz. Już nie pamiętam dokładnie, ile wtedy było wyciągnięto, ale już wtedyśmy rozmawiali bezpośrednio z komendantem obozu, który się nazywał Han. On organizował obóz oświęcimski w 40 roku poprzednio. I powiedzmy, z tej całej ilości 2 czy 3 dzieci zmarło. Pani hrabina Zamojska nas zabrała. To się nazywało ochronka. Ja sobie tylko przypominam, taka bardzo duża sala, a tak po środku sali była słoma, tak wzdłuż sali i dzieci.
To nie tylko z wywłoczki, tylko z innych. Było nas chyba coś ponad 300. I myśmy siedziały na tej słomie. I pamiętam bardzo dobrze jeszcze, jak miałam taką menażkę. Taka menażka, taka trochę duża, za duża, taka troszkę, ale taka leciutka, siwa taka. To jedliśmy w tych menażkach. Piliśmy, dzieci to jadły, piły. No i tak było, dzięki pani hrabinie, bo w tym czasie, jak nas zabrali tam do tej ochronki, to ludzi kierowali na Niemiec, do Niemiec na roboty, innych do Majdanu, do Majdanku, w różne strony, tym innych strzelali. A nie wiadomo, co by z nami zrobili, jakby pani Róża nas nie zabrała. Przychodziła i też to mnie pogłaskała, to się uśmiechnęła, to mówię, był anioł, to bardzo była dobra. Jak nam dawali jeść, to prawie, że zawsze była hrabina między tymi paniami, bo ona porządek cały czas pilnowała, żeby był i żeby dzieci były najedzone. Przychodziła i tam nawet pomagała, bo niektóre dzieci no to tak jeszcze nie bardzo jadły same, bo to tamto się w obozie jadło rękami, a tutaj już żeśmy mieli łyżki i już były prawdziwe garnuszki z łóżkami, bo tak jak w obozie, to nawet piliśmy w puszkach po konserwach niemieckich, rzucali do śmietnika, to ludzie to zbierali, bo przecież tam nie było pod dostatkiem garnuszków. Opiekował się nami doktor Berdzik, to nazwisko zapamiętałem do dzisiejszego dnia. Tam było jeszcze dwóch lekarzy, ale tego doktora Berdzika to ja najlepiej pamiętam. Chciałbym ukłon zrobić lekarzy, zarówno doktor Żublewski, jak doktor Berdzik, którzy nie bali się. I oni szli, było właśnie pod, powiedzmy, patronatem mojej żony, wchodzili do obozu razem z tą kuchnią wożąc i rozdawali, badali tak dorywczo i rozdawali leki. Problem z tym, tym okresem po 45 roku to był wymazany, jakby nie wolno było wspominać. I przypuszczam, że dlatego ani rodzice o tym nie mówili, ani ludzie nie chcieli wracać do tych ludzi, którzy zrobili to. Którzy pomagali wtedy. Tak, wiesz, tak. Oni się wszyscy chyba bali. Jakiś był i nikt nie rozproszeni chciał... byli też po tym. Tak. Nie wiadomo, gdzie rodzice tych uratowanych dzieci się znalazły, czy wrócili z Niemiec z robót, czy właśnie bardzo ta wędrówka po wojnie tych ludzi poza tym nie sprzyjała, a poza tym każdy chciał jednak się jakoś mógł, żeby o swoje zadbać, a dopiero potem myśleć, muszę odszukać naszych dobroczyńców, powiedzmy w cudzysłowie, jeżeli tak nazywali tych ludzi, bo to przecież była cała grupa, to nie można powiedzieć, że tylko mama i mój ojciec, to było naprawdę zorganizowana, wyśmienita grupa tych oddanych osób ze zwierzyńca. To był szpital, to była ochronka, to nie było, to był tam. Lekarze, którzy... Ja myślę, że mamy zaangażowanie dodawało jeszcze, jakby tych ludzi mobilizowało i to było cała ta, że to się skupiało jednak, a przy tym, przy okazji nasz ojciec jeszcze wtedy miał te środki, możliwości finansowe, które finansowe. Bardzo zupełnie się o tym w domu nie rozmawiało, ale ja myślę, że to była taka ciągłość tego, że się w ogóle nie rozmawiało, znaczy mama nie rozmawiała o tym z nami jako z dziećmi. Naszego ojca nie było. No, siedział w więzieniu, ona w najcięższym okresie
po okupacji została z czwórką małych dzieci sama, bez możliwości pracy, w każdym razie bardzo trudno, bez niczego. A poza tym weź, że były jeszcze rewizje w domu rodziców. Przychodziło UB, nasz ojciec był zaresztowany, siedział, a mimo to rewizje przychodziły i przewracali wszystkie papiery, wszystko co było. Przez księży, przez ambony rozesłaliśmy wiadomości, żeby krewni się zgłosili i bardzo dużo krewnych odebrało dzieci, masę ludzi z okolic i z samego Zwierzyńca, ze Szczebrzeszyna miasta, z tych wsi, które nie były na drodze tej pacyfikacji, zbierały. Ta akcja była dosyć głośna. Mogę tylko jeden przykład powiedzieć, jak przyjechał chłopek, taki biednym, jednym konikiem i pytam się, z czego pan szuka? On szuka tych dzieci, ja pan to dobrze pan trafił. A skąd pan jedzie? A on pada, a z Kocudzy. A potem to pan się nie bał z Kocudzy taki kawał jechać? A co z to szkodzi? A potem, no to przecież mógł pan nie byle Niemiec mógł pana zastrzelić do rogu i to by jeszcze order pewnie za to dostał. A on pada, a pan jest kto? A on pada, no ja jestem tutaj, opiekuję się dziećmi. To pan nie wie, że dla dziecka polskiego nie ma niebezpieczeństwa. Niech pan sobie to przyjmie do wiadomości. Nie ma odległości. Jak potrzebują, musi być dane. Przyszła mama do nas, jednak mamę też puścili, nigdzie ją nie zabrali. Przyszła mama i wróciliśmy na wywłoczkę, ale tu już nic nie było. Wszystko było spalone. Tylko u nas się została piwnica pod domem. To nawet jeszcze jest. To ten dół tutaj mam w tym. I w piwnicy były kartofle. I te kartofle były upieczone. Niektóre były surowe, a niektóre były upieczone. I były bardzo dobre, te kartofle pieczone. Mięciutkie takie, bo no dobre, bardzo były dobre te kartofle. I myśmy jadły te kartofle i już nie było tak źle. I w piwnicy już, no mama, najważniejsze, że była mama, to w piwnicy już tam na głowę się nie lało, bo nasza piwnica się utrzymała. I tak mieszkaliśmy, bo wtedy jak myśmy byli w tym obozie i tam w tej ochronce, to mojego tatę zabili. Miałam taką ciotkę, ona wzięła jedno dziecko. I jak byłam parę lat temu nad morzem, i zaproponowałam wszystkim, żebyśmy pojechali przez Elbląg, bo tam ta ciotka mieszka. To ta dziewczynka jeszcze tam była, no cóż, była dorosła osoba. Ale była, także opłaciła się ta akcja cała, bo wiele dzieci zyskało nowe domy, bo przecież rodzice nie wszyscy ocaleli. Kochana mamusiu, proszę cię, dlaczego, jak pisałem list do ciebie, to dlaczego nie przyszłaś do mnie na widzenie i dlaczego mi paczki nie przyniosłaś? Kochana mamusiu, proszę cię, przyjedź do mnie. Jeszcze raz proszę cię, kochana mamusiu, proszę cię, nie zapomnij. Kochana mamusiu, proszę cię, przyjdź do mnie na widzenie, tylko nie zapomnij, kochana mamusiu. Rodzice już, które żyli, wiedzieli, że dzieci w ochronce, a już mieli wolność jako taką, byli zwolnione z obozu, rozbierali te swoje dzieci. Natomiast mi nie było komu odebrać. Nie wiem już, czy to była ta pani Zamojska, czy może to z tych pań, które tam się opiekowały, powiedzmy, no, przygarnęła mnie do siebie. Za jakiś czas się jednak tato pojawił. I kiedy z ochronki tato zabierał mnie,
to proszę sobie wyobrazić, chłopiec 7-letni. Pamiętam, jak mnie tato wziął swoją własną marynarkę, wziął z siebie i ze zwierzyńca do Sochów mnie przyniósł. Sami mieliśmy w domu, już nie pamiętam, czwórkę czy piątkę tych dzieciaków, które były, które się utrzymywało i traktowały jak własne dzieci. I ta sytuacja, muszę powiedzieć, stworzyła pewien klimat tam na miejscu. Nasz dom w Wierzyńcu, po kilka i kilkanaście osób dziennie, które przychodziły po taką pomoc, a lekarstwa i inne. Ona właściwie żyła dla tych ludzi. W którym momencie ona została wzięte, bo to mogło być tak, że w 42 była jedna albo dwie, a potem były jeszcze w 43 do momentu. I ten chłopiec. Zupełnie, tak. I ten chłopiec. A potem w 44, jak rodzice wyjeżdżali, to tu jest ta fotografia z ojcowa, z której Józia jest z nami. Z nami jest na fotografii, jest. To patrz, tu masz tą. Gdzie jest. I chyba tylko ona jedna. Albo się nie znalazł nikt z rodziny. I ona z nami wyjechała. Nie wiem, w jakim momencie. W którym momencie ona znikła i gdzie tak. Nagle? Mogły? Może się znaleźli rodzice czy jacyś krewni. Tak. A dla mnie takie ciekawienie, właściwie szalenie charakterystyczne, to jest pogrzeb naszego ojca. Tak. Gdzie myśmy jechali do Zamościa autokarem i były straszne przebudowy po drodze i niestety autokar dalej się spóźnił się troszkę na tą mszę. Natomiast był na tej mszy był mąż, brat mojego męża z żoną. I oni siedzieli, ponieważ przyjechali własnym samochodem, przyjechali dużo wcześniej, siedzieli dosyć z przodu i w pewnym momencie się ludzie z tyłu zaczęli bardzo przepychać do przodu i zajmować wszystkie ławki. A jeszcze tylko. I ta, poczekaj, i ta bratowa mojego męża mówi, bo jeszcze nim się msza zaczęła, mówi, proszę pani, niech tu nie zajmujcie wszystkich ławek, bo tu jedzie autobus z najbliższą rodziną. Nie będą mieli gdzie usiąść. Ona się tak do niej odwraca, mówi, my wszyscy jesteśmy jego rodziną. Po tylu latach. Mama została tutaj jeszcze w obozie w Zwierzyńcu kilka tam dni i później załadowali ich do pociągu, do tych znów tak, no, na stację kolejową do pociągu, to znaczy do wagonu, bo to przeważnie nas wozili w tych bydlęcych wagonach i wywieźli ich do Nałęczowa, mamę z dwoma braćmi i tam ich wypuścili, ale nie mieli prawa wracać do Tarnogrodu. Napisała tutaj do pani hrabiny Zamojskiej o dzieci. No i dostała właśnie pismo od tego komitetu, na którym jest wypisane, że może przyjechać po dzieci odebrać. Moja żona rzeczywiście była tylko częściowo matką w domu, bo drugie dziecko się urodziło w 42 roku, a oddała się i swoim, jak mówię, energią i entuzjazmem miała pociągnąć społeczeństwo, które jednak, mimo wszystko, mimo tego terroru i mimo czasami pewnego strachu, bo to każdy się bał o swoją skórę, to jest normalne, umiała pociągnąć, że ryzykowano. I tutaj ona w najtrudniejszych momentach umiała tych Niemców przez swoją odwagę i swoją twardość, umiała, mimo że nie władała niemieckim, umiała ich przekonać do tego, żeby ustąpili. Thank you.
okres, w którym mama mieszkała w tamtych, na tamtych terenach, to był od 38, i to nie od początku, tylko prawie od połowy 38 do 44 roku. W związku z tym to był szalenie krótki okres i on był tak bardzo intensywny i tak naznaczony osobowością naszej matki, że jak lat temu parę w Szczebrzeszynie, szkoła podstawowa bezimienna, miała sobie wybrać patrona. Imię patrona. Było kilka propozycji. I potem zostały trzy. Dzieci Zamojszczyzny, Jan Paweł II, no to bardzo taki wzięta nazwa, i Róży Zamojskiej. To były trzy propozycje. I dzieci miały same zdecydować o wyborze, kogo one chcą za patrona. No i zaczęły studiować. Co? Jeździły te dzieci z tej szkoły do naszego brata, do Zamościa, rozmawiały z ludźmi i dzieci zdecydowały, że one chcą, żeby Róża Zamojska była patronką ich szkoły. To było parę lat temu. To było ponad 30 lat od śmierci naszej matki. A to są małe dzieci. Bo to podstawowa szkoła. Podstawowa szkoła. Czyli to był, nasza matka była tak szalenie silną osobowością, że jednak do dzisiaj tam jest ciągle między tymi ludźmi. Ona kochała te tereny. Ona kochała zwierzyniec. Nie, a poza tym, że ten dom w Rusinie. Ludzie potrzebują takie osoby, ja przypuszczam też. Takie bliskie, bo powiedzmy papież Jan Paweł II, no to jest wszystkim bliski, ale jest bardzo dalej taką wielką osobą, a to był ktoś bardzo mieszkający tam, ktoś, tak. Kto tam był. To tak myślę, że też tak. Także muszę powiedzieć, że to świadczy o tym, jaką ona była osobą. Poczet sztandarowy, sztandar wprowadzić. Stoczni. Do hymnu szkoły.